Od kilku lat społeczność szkolna drugiego liceum ogólnokształcącego przyłącza się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W środę 5 stycznia w szkole zorganizowano mały szkolny finał WOŚP. Znajdujemy się w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Społeczność uczniowska dzisiaj zorganizowała mały szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomagamy, Wielkiej Orkiestrze zbieramy już tradycyjnie, po raz kolejny. Jest to mój trzeci finał, który organizuję. Do tej pory zbieraliśmy największe kwoty w Ostrołęce, najwięcej ze wszystkich szkół. Dzisiaj już od 2 godzin trwają u nas licytacje, z których dochód przeznaczymy oczywiście dla Fundacji Jurka Owsiaka. Uczniowie i nauczyciele chętnie uczestniczyli w licytacji gadżetów, a było o co walczyć. Na licytację została wystawiona złota rybka, przy pomocy której uczniom nie straszna będzie żadna kartkówka czy sprawdzian. Pieniądze z małego finału trafiły do puszek WOŚP. Szacunkowo do puszki w drugim ELO zebrano ponad 1500 zł, a już w najbliższą niedzielę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie przy kupcu zagrają m.in. Ice Rolled Back, Red Light District, 20 mil od miasta, Mamzel, Kurb oraz Gwiazda Wieczoru, 1-8L. Przyłączcie się wszyscy do akcji i bądźcie razem z nami 9 stycznia na scenie przy kupcu.